Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Bong, a to są Bong Newsy, czyli podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata RC z minionego tygodnia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Axialu SCX-10 III wersji RTR, e, pokażę Wam nowości od warszawskich RC Nerds do modelu Bronco od ProLine, a. następnie pokażę Wam nowości od włoskiego producenta opon Hot Race, a na koniec pogadamy sobie chwilę o cyklu Mistrzostw Polski modeli Offroad z e, 1 d 8 Zapraszam do oglądania. No i na początek news od Axiala. Jest to znany już Wam model s 103 wersji RTR. Nie wiem czy pamiętacie, ale od właśnie premiery Axiala SX w wersji 3 e, zacząłem publikowanie błąk newsów, bo to była pierwsza rzecz, którą Wam pokazałem. E, no i teraz Axial przedstawia wersję RTR, na którą pewnie wiele osób e, czekało. I wydaje mi się, że takim celem, który tutaj przyświecał Axialowi było, żeby zmieścić się z ceną tego modelu poniżej 500 dolarów i bodajże o centa się załapali aczkolwiek takie podejście oczywiście wiąże się z pójściem na pewne kompromisy no i teraz sobie tą chwilkę pogadamy e, pozytywnym aspektem tego modelu jest fakt, że e, wszystkie elementy, elementy w wersji RTR mamy dokładnie takie same jak w wersji kit e, czyli nie ma takiej sytuacji, że na przykład w kicie dostajemy metalowe zębatki a w RTR już plastikowe i trzeba je sobie wymienić czy też jakieś elementy w wersji kit są regulowane i umożliwiają nam pewne modyfikacje w wersji RTR mamy to nasz, zrobione na sztywno Tutaj tak nie jest, w wersji i kit jest wszystko tak samo. Jeżeli chodzi o elektronikę, to zastosowana została elektronika Spectrum, tak jak to Horizon Hobby ma teraz w zwyczaju ładować do wszystkich swoich nowych modeli. No i to co się rzuca w oczy, to jest regulator zintegrowany z odbiornikiem, co myślałem, że w przypadku prawdziwych modeli nie ma miejsca, i takie rozwiązanie stosowane jest tylko w przypadku, no nazwijmy to, zabawek i bardzo nieprofesjonalnych modeli RC. Tutaj, Spektrum oferuje nam właśnie e, regulator zintegrowany z odbiornikiem. E, regulator jest szczotkowy, e, wytrzymujący obciążenie 40A, czyli też niezbyt wiele. E, no, i wydaje mi się, że to jest taki trochę zgrzyt zębami rozpaczy, że <grytanie> na no, takie budżetowe rozwiązanie się zdecydowali, bo jest ono bardzo mało rozwojowe. A z drugiej strony, w sumie w tych herterach, pierwsze, co wymieniamy poza oponami, to jest elektronika, więc może po prostu specy z Horyzona stwierdzili, że po co się wysilać, skoro to i tak leci za chwilę do świetnika i wstawiać coś innego. Kolejna sprawa jest taka, że w wersji RTR mamy jakby pełen mechanizm odpowiadający zarówno za zmianę biegu z wolnego na szybki oraz mechanizm Digo, o którym rozmawialiśmy. Oba te elementy są jakby gotowe, niemniej dostarczone jest tylko jedno serwo i jest ono zamontowane w miejscu do Diga, czyli jakby w wersji spudełka nie ma możliwości sterowania skrzynią. Prędkością e, obrotową kół zmiany biegu z pierwszego na drugi i z drugiego na pierwszy z powrotem mamy tylko możliwość zapinania i rozpinania dig diga, a jest to też pokłosie tego, że nadajnik zastosowany w przypadku tego modelu, jest tylko trzykanałowy. Czy nawet jeśli wstawimy sobie drugie mikroserwo, które miałoby odpowiadać za sterowanie przełożeniami i prędkością modelu. To nie będziemy mieli możliwości tym sterować, bo aparatura jest tylko trzykanałowa No i to jest coś, co mi się chyba nawet bardziej nie podoba niż ten zintegrowany odbiornik z regulatorem, bo dostajemy po prostu niekompletny produkt, tak? Jakby model oferuje możliwość sterowania e, skrzyni obiegów i tym digiem. A de facto, żeby to zrobić, to musimy wymienić i aparaturę, i regulator, i całą tą resztę, bo jak wymienimy aparaturę, to już aż zintegrowany zbiornik regulator nie będzie działał. No i to jest moim zdaniem strasznie słaby ruch, i bardzo mi się to nie podoba. No i to, 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 to jest chyba taka największa wada tego x 103 wersji RTR. Jest on dostępny w dwóch kolorach. No i to jest ta sama karoseria, która jest dostępna w Kicie, czyli ten Jeep Wrangler. A co wy, moi drodzy, sądzicie o takim podejściu do modeli RTR i takim można powiedzieć trochę macoszym ich traktowaniu. Z jednej strony, właśnie fajnie, że wszystkie elementy są te same co w kicie, z drugiej strony widać, że dobór komponentów jest taki. Hmm. niefortunny mi się wydaje. E, piszcie śmiało w komentarzach, chętnie o tym z Wami podyskutuję i poznam Waszą opinię na ten temat. Drugi news na dzisiaj to taki news, który jak ja zwykle lubię najbardziej, bo to news z naszego lokalnego podwórka, a szczególnie mi bliski, bo od firmy RC Nerd, którą nazwijmy sobie to, że znam na żywo i bardzo lubię i szanuję. No i nasze nerdy z Warszawy pokazują teraz zestaw elementów do karoserii ProLiner Forda Bronco z 1966 roku. To jest takie Bronco z bez dachu z klatką. Jest to Bronco, które ja mam zainstalowane na swoim Elementarcy Enduro. Więc to dla mnie szczególnie ciekawe, bo mamy tutaj możliwość, mam możliwość dzięki temu udoskonalenia swojego modelu. No i Nergi oferują 8 dodatków, m.in. takie bardzo fajne rurowe drzwi. Mamy tutaj oczywiście kierownicę, klosze, są emblematy itd. Ale chyba najciekawszy elemencik, który jest zaprezentowany, to kompletny grill naprzód. I nie jest to grill, który wygląda jak właśnie bronko z tych dawnych lat 60., tylko jest to grill, który odzwierciedla taki model koncepcyjnego bronko, w skali 1 do 1 oczywiście, który od jakiegoś czasu krąży po internecie i, i to mi się bardzo podoba. Widać, co takie, on jest taki dziurawy, może być ażurowany, że światło bardzo ciekawy sposób gra na tym grillu i bardzo mi się to podoba. A w opisie znajdziecie sobie oczywiście linka, skąd możecie pobrać, nie pobrać, tylko przepraszam, gdzie możecie zamówić sobie te elementy. No i nerdzi pojawili się też w tym tygodniu w Scale News Update u Harley'a ze Stanów, więc też możecie sobie tam to zobaczyć. No i kolejny news na dzisiaj to news od włoskiej firmy Hot Race, która specjalizuje się w produkcji opon dla modeli wyścigowych. Prezentują oni nam nową oponę do modeli bagi w 8, jest to opona typu Mini Pin, nazywa się ona Bangkok wersja 2. Od wersji pierwszej ma ona różnić się tym, że zmieniony został trochę jakby kształt tej opony, co powinno powodować, że opona będzie zużywała się bardziej równomiernie i zużywać się będzie wolniej. Co może mieć z duże znaczenie, na przykład w przypadku 45-minutowych finałów klas Nitro, więc jest to ciekawa informacja. Oczywiście opona będzie dostępna w pełnej gamie twardości mieszanki gumy. A chyba jeszcze ciekawszą informacją od Hot Race'a jest to, że Hot Race teraz zaczyna produkować opony w skali dla modeli w skali 1 do 10, dla bagusów oczywiście, zarówno dla modeli z na dwa koła, na tylnie jak i modeli 4WD. Tu sobie zdjęcia widzicie na górze tych oponek. No i tak, z tego co wiem, owca z XRS, z, XR z XR racing Series Poland, miał już okazję te opony testować. No i wiem, że przygotowuje właśnie XRS Poland takie, takie zawody gdzieś w środku lata na Atlas Arenie, gdzie będzie możliwość potestowania tych opon. Z tego co owca się wypowiadał, opony te różnią się od stosowanych przez nas powszechnie Schumacherów w tym, że Dają odrobinę mniej przyczepności na samym początku opony, ale jakby tu przyczepność oddają bardziej liniowo. Znaczy chodzi o to, że od, od momentu, kiedy tu opony założymy jako nowkę, do momentu jej zużycia, ona jest bardziej płynna. Nie ma takiej dużej różnicy, bo w przypadku opon Schumachera dosłownie po kilku minutach widać bardzo szybki spadek przyczepności Tutaj powinno być to bardziej liniowe, co powinno jakby e, przełożyć się na to, że nie będziemy musieli tych opon tak często zmieniać. No, i mam nadzieję, że będzie okazja to w, właśnie w lecie na Atlasernie potestować. No dole oczywiście macie linka do XRS-a śledźcie sobie stronę XRS Poland i będziecie na bieżąco z tym wydarzeniem i dowiecie się, kiedy będzie okazja, posprawdę sobie te oponki na żywo. No i ostatni news na dzisiaj. Cykl mistrzostw Polski modeli Off-Road był można powiedzieć trochę zawieszony w związku z sytuacją covidową. E, aczkolwiek widać, że powoli budzi, budzi się do życia i jest szansa, że cykl zostanie rozegrany. Niemniej, w związku z tym, że początek sezonu trochę przepadł, niezbędne było wprowadzenie korekt odnośnie miejsc i terminarza samych zawodów. No i teraz pozwolę sobie Wam przeczytać, kiedy będą kolejne rundy w Polsce, e, i przytam to z kartki, żeby po prostu nie pomieszać. Więc e, moi drodzy, pierwsza runda odbędzie się już 4-5 lipca na torze SMK Szczecin. Druga runda to jest 18-19 lipca na torze Latinerce w Wolsztynie. 1-2 sierpnia jest to runda trzecia w murowanej Goślinie. 22-20 sierpnia runda na chyba największym torze w Polsce, we Włodawie. I ostatnia, piąta runda 12-13 września ponownie w Szczecinie. Pełen harmonogram i jakby linki do wszystkich wydarzeń stworzonych dla tych konkretnych rund zawodów znajdziecie sobie na stronie właśnie Modlarskich Mistrzostw Polski Offroad, do których link oczywiście jest w opisie do tego filmu. No i to wszystkie news na dzisiaj, bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że za bardzo się tutaj nie poplątałem i wszystko było dla was ciekawe i w miarę zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania bądź komentarze, jak zawsze zapraszam do, do, do dyskusji w sekcji komentarzy. A jeśli filmiki Wam się podobają i chcecie w jakiś sposób pokazać, to, to pokazać, to oczywiście zostawcie po sobie łapkę w górę. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi nowościami ze świata RC. A teraz trzymajcie ciepło i do zobaczenia przy najbliższej okazji na jakichś torach i innych zawodach. Bong! Pozdrawiam!